Krzysztof Grycho. Dzień dobry. Dzień dobry. Poeta, muzyk, tłumacz, co wszystko się ze sobą łączy. Autor tomików, zbiorów wierszy Poślizg, Rezonans, Kontrapunkt. Też pisze wiersze i eseje i recenzje i w twórczości, w zeszytach literackich, w Czasie Kultury, w Akcencie, w Kwartalniku Artystycznym, w Odrze i w Kresach. A dzisiaj będziemy mieć do czynienia z kolejnym tomikiem o bardzo optymistycznym tytule i pięknej szacie graficznej. Tak. I w związku z tym będziemy zdecydowanie na tak. Czy poeta w związku z tym, że tak jest, tak jest do świata nastawiony optymistycznie i wyciąga z niego ekstrakt tylko i wyłącznie pozytywny? Tak. Dziękuję bardzo. Ponieważ miałam pewne wątpliwości, gdyż niektóre wiersze do takich pozytywnych nie należą. Generalnie, na przykład Kontrapunkt to był taki tomik, w którym recenzenci, o którym mówili, że to jest konceptualna rzecz, że te wiersze krążą wokół świata samego w sobie, a ten tomik troszeczkę się otwiera na przykład na wojny, na to, co się dzieje w świecie, od strony takiej społecznej. To jest takie nowo w pana twórczości tego typu treści. Bo świat i rzeczywistość być może już dorastają do tego, żeby się coraz bardziej otwierać na to, co się dzieje i co nie jest wyłącznie pozytywne. Zawsze jest dystans, który jest potrzebny. Dystans, który jest potrzebny autorowi do tego, żeby w odpowiedni sposób odnieść się do jakiegoś problemu czy zjawiska. Więc to tak jest bardzo, ono jest bardzo wielowymiarowe. Jest jakimś tam pozytywnym, jest pozytywne, bo jest jakby, bo jest otworzeniem się na, jest otwarciem, czy byciem otwartym na różne zjawiska. A zjawiska są różne, więc nie każda fraza, czy nie każdy wiersz będzie różowy. Każdy wiersz natomiast jest opowieścią takiego czujnego, poetyckiego ja. On jest bardzo osobisty, ten tomik. Czy czerpiąc się, czasami wchodzi pan też w inne wydarzenia, staje pan obok, czy cały czas przeżywa pan wszystkie poetyckie treści jako ja poeta? Jedno i drugie, to znaczy, że zawsze nie da się nie przeżywać tego w jakimś stopniu przez swoje ja, czyli przez całą gamę tego, co ma się w sobie, nie wiem, wrażliwość, otwartość na coś większą, na coś mniejszą, to w jaki sposób można to coś nazwać, czy coś wyrazić. Z drugiej strony też jednocześnie się, jakby, to się opiera na obserwacji, na patrzeniu, na słuchaniu, na być uważnym, skupionym. Często, nie zawsze oczywiście, często jestem w stanie przyciągnąć do siebie jakieś zdanie, które później jest, może być częścią, początkiem wiersza, może w nim wziąć udział. Kiedy pan trafi na to zdanie, przynajmniej jest taki wiersz w tym tomiku, mówi pan, zwraca się do czytelnika, możesz się nawet obracać w myśl dobrze skrojonych haseł, tak jakby była pewna wolność interpretacji, albo tak jakby słowa były taką materią magnetyczną, która działa i na twórcę, i na czytelnika. Jestem za tym, żeby w wierszu, czy wokół wiersza panowała demokracja, czyli jakby wolność. Jeżeli ja mam wolność do tego, żeby napisać coś w jakiś sposób, to chciałbym, żeby czytelnik też miał wolność jak największą do tego, jak co przeczyta, co znajdzie, czyli nawet może... No on powinien mieć nieograniczoną wolność.
tych wierszach jest też dużo takiej wewnętrznej metafizyki. Jest taka ładna fraza, jeszcze nie umarły nasze sny. Jak głęboko Pan sięga do podświadomości? Jak głęboko? Nie wiem. Czy to było pytanie, czy stwierdzenie? Jeżeli to było pytanie O taki wewnętrzny świat, o te wewnętrzne poszukiwania, które właściwie wszystkim nam są bliskie. Jeżeli sięgamy po poezję, to jest to jakiś taki impuls nielogiczny z punktu widzenia praktycznego świata. Jakbyśmy chcieli przyjrzeć się temu, bo to jest, może to jest dobre zdanie, akurat jeszcze nie umarły nasze sny, albo jeszcze nie zginęły nasze sny. Wydaje mi się, że tutaj to może być marzenie też, czy sny mogą być marzeniami, czyli jestem za tym, żeby marzenia nie umierały, to znaczy, żeby przynajmniej były marzeniami, a w najlepszym wypadku, żeby można było je realizować. Sen jest często marzeniem, czasami jest koszmarem, ale często jest marzeniem, więc jestem za tym, żeby rzeczywiście te marzenia nie umierały. I wtedy się je przywołuje, czy... Wtedy coś można z nimi zrobić, to znaczy wtedy, no, cokolwiek, co można z nimi zrobić, żeby nie wyparowały. Sen często wyparowuje, to znaczy, że bardzo szybko o nim zapominamy, więc te sny, o których tam jest mowa, one są bardziej marzeniami, czyli to jest coś, co się rodzi w człowieku i chciałby, żeby się spełniało, czy żeby się spełniło. Więc to jest coś więcej, czyli marzenie jest czymś więcej niż sen. Czy korzysta Pan tylko ze swojej metafizycznej bazy danych, czy szuka w innej poezji też inspiracji? Szukanie inspiracji w innej poezji może być bardzo zgubne. I może, myślę, że może być takie mało satysfakcjonujące, więc liczę na inspiracje, nieustannie liczę na inspiracje, które są, czy które jest tak naprawdę w każdym momencie może być, no nie wiem, ale jest jakby w sił powietrzu, czy jest po prostu w życiu obecna. A Pana, jak Pan traktuje słowo? Staram się słowo traktować równie dobrze, jak słowo traktuje mnie. To znaczy... jak słowo traktuje mnie, czyli jak mogę, co mogę przeczytać, co mogę usłyszeć. Oczywiście to zawsze się wybiera to dla siebie najlepsze. Potem tworzy się pewna wrażliwość związana z tym słowem i w momencie, kiedy się chce coś napisać albo przetłumaczyć coś, czyli też jakby coś napisać jeszcze raz, tylko że w innym języku, to wtedy to się wszystko przydaje. Czyli to, że się ogólnie rzecz biorąc jest uważny na słowo w różnych jego postaciach, nawet w formie muzycznej, w formie takiej codziennej, potocznej i literackiej też. Niektórzy poeci traktują słowo bardzo serio, inni się nim bawią. Czy przy wyborze wierszy, przy redakcji należy Pan do tych twórców, którzy bronią każdego słowa, czy potem już w trakcie obrabiania tekstu są możliwe większe manewry? Są możliwe manewry. Czasami sam je powoduję, ale staram się nie zmieniać, chociaż czasami wydaje mi się, że muszę zmienić. I to jest też dziwne, że coś, co wydało się już ukształtowane, skończone. Czasami się tak zdarza, a jednak tam pewne rzeczy powinny wyglądać inaczej, żeby całość była ciekawsza, bardziej przekonująca, bardziej wyrazista. To ma ostatnie słowo, kiedy pojawia się tomik. Pan jako twórca, czy są negocjacje z wydawcami, czy wytyczne jakieś, które
trzeba wziąć pod uwagę. W moim przypadku to jest, akurat jest tak, że chyba ja mogę postawić ostatnią kropkę. I tak, wydaje mi się, że tak powinno być, bo różne sugestie się pojawiają po drodze, później jak się do nich odnoszę. Myślę, że słowo poezja i w ogóle to, czym jest poezja, do tego uprawnia i zobowiązuje, że jednak ostatnie słowo powinno należeć do autora. A jeżeli zgłaszają się do pana czytelnicy, mówią, nie, no, popsuł pan tam treść albo historię, to co poeta na to? Bierze go do uwagi, czy demokracja, niech sobie czytelnik sam płynie po tym morzu? No już to nic nie zmienia. No właśnie, to czytelnik, który sobie sam płynie po tym morzu. Myślę, że to jest tak, że wiersz, czy książka z wierszami, tym się różni od książki, która zawiera opowiadania, czy innej formy prozatorskiej, że zazwyczaj reportaże, opowiadania, powieści czyta się raz. Czasami się do nich wraca. Książkę z wierszami zależy, chyba że jest nudna i niewciągająca, niepociągająca. Książkę z wierszami chce się otwierać wiele razy, między innymi dlatego, że za pierwszym razem pewne rzeczy są tak, no są po prostu poetyckie. Przez to, że są poetyckie, to pierwsza lektura nie wystarcza, żeby albo zrozumieć coś, albo poczuć to, czym jakby emanuje wiersz. Więc ja bym powiedział, że czytelnik po prostu, jeżeli chce do czegoś dotrzeć, czy coś zobaczyć, czego nie zobaczył za pierwszym razem, powinien po prostu zajrzeć drugi, czy a może trzeci, a może piąty raz. I jest duża szansa, że on wtedy sam do czegoś dojdzie, czy coś znajdzie dla siebie jakby jakiś tam, znajdzie dla siebie coś, co chciał znaleźć, co na niego czekało może. Trochę się pan też bawi w tych wierszach, bo jest jedno wielkie, wiele wielkie, jedno wielkie tak, a jest też wiersz nie, którego treść brzmi nie. A tytuł zamarznięte na jeziora, więc jak to jest z tą zabawą w treści i podejściem? Czy to nie jest też takie puszczenie oka trochę do czytelnika? Bo nie da się, jeżeli chce się naprawdę mówić tak, to nie da się uniknąć słowa nie. Na zasadzie zwykłego zaprzeczenia. Zaprzeczenie też jest rzeczywistością, inaczej byśmy się zanudzili. Mówiąc tylko w jeden sposób, w jedną stronę. Powinniśmy mówić prawdę, ale pamiętam takie zdanie Alberta Camus z którejś z sztuki teatralnej, że on mówi o tym, że prawda jest śmiertelnie nudna, czyli jeżeli chcemy czasami coś nowego stworzyć, to musimy obudzić wyobraźnię i w tej prawdzie, którą, czy w tym, co mówimy i co, w czym jest dużo prawdy, jest potrzeba też jest czegoś od nas wymyślonego, stworzonego. Jakby. I to połączenie właśnie wyobraźni i rzeczywistości może dać nowy, ciekawy efekt. Obraz. Przygotowywał pan te wiersze, miał pan jakąś intencję? Teraz wydam tomik, który będzie właśnie taki i taki. Czy to po prostu samo życie prowadzi wiersze, a potem składa je w całość? Czy myśli pan o karierze? O czytelnikach? Tak. I wtedy komponuje pod tym. Jak państwo słyszą, można często tym tytułem odpowiedzieć na pytanie, albo czasami zaprzeczyć. Jest to kolejne stadium, ta książka, piąta, jest to kolejne stadium zbliżania się, a jednocześnie wchodzenia głębiej w słowa, tak mi się wydaje. A co za tym idzie? Wyczuć.
wyczuwania jakby takiego podskórnego rytmu, tych słów, ale też wyczuwania napięć tak zwanych, czy nie wiem, tego, co może łączyć słowa, czy nie tylko ich znaczeń, czy znaczeń tych, tego, co może je łączyć, ale też tego, w jaki sposób można te słowa łączyć, czyli czy przypadkiem czegoś nowego nie czy w nowy sposób nie można o czymś powiedzieć. Czy te wiersze są takim zaglądaniem za kurtynę wydarzeń, wrażeń, siebie samego? One są przede wszystkim przeżyciem czegoś i powiedzeniem, no bo zawsze jest, to jest to, że się mówi w wierszu, czy mówi się w ogóle, ale to mówienie jest zawsze przeżywaniem i to jest chyba kluczowa rzecz, że wiersz musi być wyczuwalne i obecne przeżycie siebie, takiego człowieka, czegokolwiek, albo nie czegokolwiek, tylko czegoś, co jest ważne dla kogoś, kto pisze. Możemy w stronę muzyki teraz łagodnie przejść. Mamy do czynienia z nową płytą, nowym projektem, który ewoluował z Basry i nazywa się Sangrela. Jak to się stało, że dopełnieniem pana poezji stała się muzyka egzotyczna, nie został pan rockmanem progresywnym, rockowym? Tylko gra pan muzykę, która łączy klimaty arabskie, cygańskie, splecione ze sobą właśnie taką śródziemnomorską falą. No nie wiem. Tak po prostu stało. Jest mi też bardzo bliski jazz, to znaczy brzmi jako, żeby tak całkiem się nie oderwać od rzeczywistości takiej, która nie jest egzotyczna, jest jakoś tam mocno i od wielu lat coraz bardziej osadzona w świecie, powiedzmy, tym ogólnoświatowym. Jest, mówiąc w tym jazzie, też jakby trochę zapowiadam muzykę, którą chciałbym zaprezentować, taki utwór, który niedawno został nagrany i jest jakby trochę takim zwiastunem czy początkiem innego projektu muzycznego, który właśnie bardziej słucha siebie w takim ujęciu jazzowym, czy też poetyckim, ale już nie, powiedzmy, nie wpływającym w stronę Morza Śródziemnego, tylko bardziej ogólnie gdzieś tam się odnoszącym do świata, do człowieka. Na koniec taki wiersz, który się nazywa To nie wszystko. Rosnące przy pobielonych domach cytrynowe drzewa, to nie wszystko. Trzymana w tajemnicy przed niewydarzonym faktem. Tania broń albo kawa. To nie wszystko. Widziani z daleka ludzie, którymi zajął się pełzający zmierzch. To nie wszystko. Tańczące wciąż plemię, jego nucenia powtarza, że w tych słowach